tej ziemi, pod tym niebem, życie nasze toczy się. Dzień jak co dzień, dzień po dniu, wciąż się dzieje życia cud. Gdzie duch spotyka się z przeszłością, świątynie arcydzieła pomniki, europejskie mi dziedzictwa. Co to za wydarzenie? Jest to najważniejsze święto dziedzictwa materialnego i niematerialnego obchodzone w Europie. Idea została zapoczątkowana we Francji jako dni otwartych zabytków, podczas których po raz pierwszy wszyscy mogli bezpłatnie zwiedzać obiekty niedostępne na co dzień. Z czasem inicjatywa została rozszerzona o inne państwa. Obecnie europejskie dni dziedzictwa są organizowane w 50 krajach Europy pod auspicjami Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska przyłączyła się do Organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa w 1993 roku. Instytucją odpowiedzialną za ogólnopolską koordynację programu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Raz do roku w całym kraju podczas dwóch przesiewnych weekendów udostępniane są bezpłatnie wejścia do misji historycznych i zabytków, muzeów. Organizowane są liczne wydarzenia i przedsięwzięcia, które mają na celu przybliżenie uczestnikom dobra kultury, nauki i sztuki, pozostawione przez poprzednie pokolenia. Zadaniem NND jest pokazywanie i promocja ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, opowiadanie mieszkańcom o historii i wartości ich małych ojczyzn, budowanie poczucia wspólnoty, a przede wszystkim edukacja, która często odbywa się poprzez spędzenie czasu w atrakcyjny sposób, poszerzenie dziedzictwa kulturowego. Ważne jest, by od najmłodszych lat uczyć poszanowania na spuściznę naszych przodków i środowiska, w którym żyjemy. Zależy nam, aby poprzez włączenie się we wspólne działania, którymi jest projekt EDD, każdy mógł poczuć, że uczestniczy w ważnym wydarzeniu odbywającym się co roku we wrześniu w całej Europie. Taka idea przyświeca organizatorom tego wydarzenia. Patronatu honorowe objęli Ministerstwo i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Koordynatorem Europejskiej Rady Dziedzictwa w naszym województwie jest pan Patryk Kozłowski. O zabranie głosu proszę panią Małgorzatę Słukowską. Ja w imieniu organizatorów, czyli Zespołu Szkół w Janowie, chciałabym wszystkich serdecznie powitać, którzy tutaj dzisiaj skorzystali z naszego zaproszenia. Fajnie, że mamy taką właśnie imprezę integracyjną, że są nasi przedstawiciele. Także dziękuję serdecznie za przybycie i pozwolicie, że przedstawię naszych gości. Bardzo serdecznie witam przewodniczącą Rady Gminy, panią Bożenę Kralewską. Społecznej, która sprawuje relację. Opieki społecznej, przepraszam, pani Barbara Jaszczykowska.
i żebyście troszeczkę dowiedzieli się o jej historii. O tym, kim byli nasi przodkowie, jak kiedyś wyglądało Janowo. Troszeczkę dowiecie się jeszcze o historii naszego kościoła, także uważam, że warto posłuchać. Zapraszam wszystkich do uważnego słuchania i dziękuję za uwagę. Za chwilę zobaczymy montaż sławno-muzyczny pod tytułem Ocalić od zapomnienia, w którym to uczniowie przybliżą historię i kulturę naszej małej ojczyzny. Tymczasem zaczęło się schodzić coraz więcej ludzi.
Każdy z nich przynosi to, co uznał za potrzebne do wyzdrowienia chorego gościa. I tak pierwszy, zwany Janem Piekarzem, przyniósł bochen chleba pieczonego na kronowych liściach. Drugi, zwany Janem Zielarzem, dał chorego do wypicia ciepły napój ziołowy. Trzeci, Jan, zwany medykiem, nastawił złamane kości. Wiele jeszcze darów otrzymał wanny książek, a pochodziła ona od kolejnych Janów. Czas mijał i chory czuł się coraz lepiej. Przez cały czas doświadczał czułej opieki mieszkańców osady. Pewnego dnia poprosił, żeby wszyscy zebrali się wieczorem w chacie Jana Cieśli. Gdy siedzieli przy słonej wieczerzy, wyjawił im, kim jest. Chłopi padli przed nim na kolana, ale on zaśmiał się tylko i kazał im powrócić na miejsca. Gdy ucichły okrzyki zdziwienia, książę przemówił. Za dobroć, którą mi okazaliście, postanowiłem, że w tym miejscu powstanie gród. O imię waszych będzie się zwał Grodem Janów, aby wszyscy na wieki pamiętali o waszej szlachetności. Wszyscy aż ludzie otworzyli ze zdumienia, ale książę mówi dalej. Patronem moim jest święty Jan Chrzciciel, którego wizerunek noszę wyryty na mym pierścieniu. To dzięki jego pośrednictwu trafiłem do was chory i bezbronny. Od dzisiaj będzie on także patronem waszego grodu, a sygnet ten będzie waszą pieczęcią i znakiem otwierającym moje drzwi przed każdym z was. Radość zapanowała wielka. Coraz więcej ludzi przybywało, żeby zamieszkać w mieście Janów nad piękną rzeką Orzec. Czasem nazwa Janów przekształciła się w Janowa i tak jest aż do dziś. Herb zaś przedstawia głowę Jana Chrzciciela na tacy. Ziemia, uprawiający ją ludzie.
a także kultura i tradycja pielęgnowana przez naszych przodków od stuleci. Jojo, tak, tak. Maltych znaczyło po janowsku posiłek,
a Marseille to po niemiecku pozdrowienie w czasie posiłków. Oberluft to górna część okna, a Oberluft niemiecki górny wywierzchnik. Hebel to strug. Hebel nazywały też gospodynie szatkownice do krainy kapusty. Gwara powstawała tam, gdzie wiejski lud przechował pierwiastki w mowie, pieśni, obyczajach, w wierze, pracy i wniósł do swej mowy, obejmującej określony obszar terytorium. Gwara wiązała się z rękodzielnictwem o ustalonych wzorach, śpiewem, tańcem, obrzędami ludowymi, strojem odświętnym, ludowym, w którym paradowano podczas uroczystości rocznicowych, weselnych, podczas procesji Bożego Ciała. Zaledwie 18 km od Janowa zamieszkują kurpie, którzy do dziś nie stracili swojego folkloru pod względem gwary i obyczajów. Można sobie wyobrazić, jak ciężką pracę mieli pedagodzy w latach 30. ubiegłego wieku, jak wytrwali musieli być nasi nauczyciele, aby w szkole zlikwidować naleciałości językowe. Możemy pochwalić się także zabytkami. Bliska każdemu Janowiakowi jest parafialna świątynia. Została zbudowana dzięki zabiegom księdza Władysława Białego i ówczesnych parafian. Nikt lepiej nie przybliży jej piękna i historii, poza naszym księdzem kanonikiem Tomaszem Opalińskim. Zapraszamy naszego proboszcza. Ja tu mam jeszcze nic nie powiedziałem już za lat. Ale to zobowiązuje. Kościół w Janowie nie może nosić innego wezwania niż wezwanie świętego Jana Chrzciciela, parafia świętego Roka. Patrona od zarazy, więc Janowa od zarazy za mocno nie trafiły. Natomiast Kościół pod wezwanie świętego Jana Chrzciciela. Pierwotny Kościół, no właśnie, ten, to już jest fakt. Szósty Kościół janowski, ponieważ Janowo leżało na styku różnych kultur i także różnych państwowości. W związku z tym spokojnie nie miało. Te losy wzięli także kościół parafialny. Pierwotny był tam, gdzie obecnie jest, są fundamenty starej remizy, czyli przy rynku, tam gdzieś mniej więcej w tych okolicach. Potem kościół był, tak jak to Janowo było miasto, w mieście Fara, czyli kościół parafialny, był przy zbiegu ulic, przy rogu właściwie. I zobaczmy, tutaj ten kościół, to jest przedostatni kościół janowski, odbudowywany po I wojnie światowej, drewniany. Był odbudowywany, zobaczcie, wejście w kierunku obecnego, czyli właśnie placu Kościuszki. Tak, żeby było widać z wejścia rynku, prawda? Tak to było ustawione. Z tym, że już w czasie tej wizytacji, kiedy kościół był odbudowywany, zobaczcie, mamy jeszcze niedokończony ten kościół, okna są jeszcze zamknięte dychami. Tak, tak, dokładnie tak to wygląda. Jeszcze nie jest oszalowany. Podczas wizytacji biskupiej wizytator stwierdził, że kościół ten nie posiada jeszcze ani sklepienia, ani też jeszcze okien. I bardziej podobny jest do szopy niż do świątyni Bożej. Ksiądz Wesław Biały zdecydował właśnie o to, zdecydował, że nie będzie kontynuował, nie będzie kończył już kościoła drewnianego, ponieważ wszystkie poprzednie drewniane spłonęły, ale w innym miejscu postawił kościół budowany. W tym celu zresztą założono cegielnię. Podobnie jak też Kopernicus. Podejdźmy dalej. Czy pierwotne plany były takie, trudno docenić, w tej chwili, nie zachowało się. Ta wizualizacja jest wizualizacją takiej próby jakby dokończenia wież kościelnych. Jest to wizualizacja jedna z, niestety, ona nie została zrealizowana. Więc kościół mam takiej bryle właściwie, w jakiej został ukończony do 1938 roku. Co ciekawe, nie wiem, czy niektórzy wiedzą, że podczas wizyty w Janowie zostały także przeznaczone na te świątynie. Podczas wizyty naczelnika państwa zostały przeznaczone na świątynie. Także fundusze
państwowe, ze Skarbu Państwa. No to co prawda nie wpłynęły w tej mierze, jakie miały wpłynąć, połowa mniej więcej wpłynęła, ale to i tak był dość duży zastrzyk. Także przed wojną, w 1939 roku Kościół jeszcze nie był osetowany, nie było wystroju, nie było tynkowane ani z zewnątrz, ani wewnątrz, ale już odprawiały się mszy święte. W 1939 roku, wiadomo, księdza Białego aresztowano tuż po rozpoczęciu wojny. Następnego dnia został przewieziony najpierw do aresztu w Siedlanowie, potem do Działdowa, w Działdowie zginął. Natomiast jego dzieło przetrwało. Jego dzieło, bo to jego był pomysł i na lokalizację, i na wszystko się starego, czy to takie duże kości. No właśnie, to też po to, żeby pokazać tę żywotność naszej kultury Janowiaków, którzy są dumni z tego, że stracili. I do tej pory tak to jest. Janowiacy dbają o Kościół, co zresztą widać. Jak to wygląda? Kościół pod wezwaniem świętego Jana. Ze starego kościoła został wizerunek świętego Jana Chrzciciela po prawej stronie. On jest w lewej bocznej nawie, jakbyście chcieli zobaczyć do naszego. Tutaj. Natomiast we stroju kościoła, który już jest dużo późniejszy, bo są lata 50., połowa lat 50., są freski w Janowie i w jednym z tych fresków nad miejscem przewodniczenia widać też jest Jana Chrzciciela, który chrzci Jezusa w Jordanie. Aha, jeszcze jedno. Stary kościół z Janowa, ten ostatni, nie spłonął jak wszystkie poprzednie, ale został rozebrany i przewieziony. Pieczołowicie formulowany został wszystkie części, przewieziony do Stierkowizny. Tam został złożony z powrotem i staraniem poprzedniego proboszcza Stierkowizny wewnątrz jest zrobione cudo. I takie piękne wymiany. Warto zobaczyć nasz stary kościół janowski, jak mógł wyglądać, ale myślę, że nie musimy mieć kompleksu. Wnętrze wygląda tak. Kościół, parafia pod wezwaniem świętego Jana. Mówiłem, ja Chrzciciel jest tutaj po prawej stronie, zaraz na miejscu wyłączenia. Natomiast parafia jest pod wezwaniem świętego Jana, więc na górze mamy figurę świętego Jana. O, tutaj lepiej go widać. Niektórzy myślą, że to jest Chrzciciel. Nie, to jest święty Jan z laską podróżną w ręce, z torbą przewiesioną przez ramię. Przy nodze ma psa z bochenkiem chleba, bo zgodnie z legendą o świętym Rochu pies przynosił mu pożywienie. Z góry mamy dwóch aniołów, na dole jeszcze taką grupę. Matka błaga świętego Rocha o uzdrowienie jej syna, który uległ zarazie. Podejdźmy dalej. Widok, no to, który doskonale znamy, wychodzimy z kościoła, to każdy, którzy z tyłu to nigdy takiego widoku nie widzieli. Ale to jest o. Widać, że Kościół jest orientowany. Co to znaczy? To znaczy, że ołtarz jest skierowany na wschód. Kiedy jesteście na wieżowej mszy świętej, albo jeszcze troszeczkę później i wychodzicie, to macie słońce po prostu boczne, nie? Ołtarze boczne to są lata 50., 56., 57. rok. Ten Matki Bożej, tutaj zamieściłem zdjęcie jeszcze przed renowacją tego ołtarza, żebyście mogli sobie porównać też. Teraz na bieżąco można iść, zobaczyć, jak to wygląda. Figura już jest odnowiona, ołtarz jeszcze nie. To jest ołtarz w stylu tak zwanego gotyku góralskiego. Bardzo ciekawy, słuchajcie, dookoła chyba nigdzie w Polsce takiego ołtarza nie znajdziecie, z wizerunkami świętych polskich. Najmniej znany często. Kto was słyszał o świętym Andrzeju Żurawiu? Przez ukreskowany jest. No właśnie, to o. Jesteś. Dookoła Matki Bożej są święci polscy, natomiast na zasobie, nie używamy jej, ale może kiedyś zaczniemy, jest święty Stanisław Kostka, patron młodzieży, czyli także was. Po prawej stronie też ogromna ciekawostka, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że to jest jedyny unikalny taki ołtarz w Polsce, z całą niesamowitą historią. Mianowicie, ten ołtarz zaprojektowała i wykonała pani Maja Kolegówna z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tam też te części zostały ołtarza wypalone. On składa się z kafli, tak jak pies kafli. Te wszystkie części to są kafle. Na dole mamy czterech ewangelistów. Każdy z jednego kafla. Na górze dwa aniołki i Jezusa, który pokazuje na swoje serce. Ołtarz serca Jezusowego. Co ciekawe, pani Maria Borełówna była protestantką, a zaprojektowała piękny ołtarz dla
katolickiej świątyni, unikalny, nie ma drugiego takiego ołtarza wykonanego z ceramiki, z kawki, nigdzie w Polsce. Ksiądz Władysław Biały, jego epitafium, jego pomnik właśnie musiał znaleźć się w tym kościele, bo to jest jego dzieło, a więc zawsze, kiedy jesteśmy w kościele, popatrzmy także na to, pomódlmy się za księdza Białego. Zajrzymy dzięki panu Krzysztofowi także tam, gdzie na ogół nie zaglądamy, mianowicie na wieżę kościelną. To jest dzwon święty Jan Chrzciciel z 1926 roku, tak? Przed swoją wojnę dzięki zapobiegliwości Janowiaków, którzy go zakopali, i udało się go odnaleźć. Jest, jeśli dzwoni. No i dzieło księdza Antoniego. Pamiętamy go. Dzwon święty Antoni. Myślę, że ci, którzy mają troszeczkę więcej niż powiedzmy tam te 7 lat, no to już pamiętają, nie? Tą uroczystość poświęcenia tego dzwonu. To był 1996 rok, 1998 rok. Także myślę, że mamy się czym pochlubić, mamy co też pokazać innym i o co dbać. Dziękujemy księdzu kanonikowi Tomaszowi Opalińskiemu. Nasze zabytki to również zachowana po dzień dzisiejszy miejska zabudowa na rynku i pomniki, które powstały dzięki ogromnemu zaangażowaniu majora Stefana Gratunika, który jest patronem naszej szkoły i z pamięci. To nieprawda, że ciebie już nie ma. To nieprawda, że jesteś już w grobie. Chociaż płacze dziś cała polska ziemia dziś w żałobie. Chociaż serce ci w piersi nie bije, choć opuścił cię duch twój dzielny, w naszych sercach jak żyjesz, tak żyje. Jak żyłeś, tak żyjesz. Kochany Ojcu nieśmiertelny, byłeś dla nas posągiem ze stali, byłeś dla nas sztandarem wspaniałym. I coś Polskę obronił i ocalił, i wydźwignął na większy szczyt chwały. Już zasnąłeś po trudach nadludzkich, nie zwycięży ciebie ból żaden. Ukochany marszałku Piłsudski, my żyjący twoim pójdziemy śladem. Marszałek Piłsudski z nami na zawsze. W środku Janowa w obłokach kwiatów pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Marszałek patrzy surowym wzrokiem na dobro, na przychodzących ludzi, pozdrawia uczniów z przyszłych oparciem na wodę. Przynieśli mu wiązanki kwiatów i swoje serce. Patrzy marszałek z troską na Janowa, patrzy na całą polską ziemię i uczy nas bronić się przed wrogiem. Uczy nas poświęcenia dla niej i pewnie chciałby porozmawiać z porusznikiem Stefanem Gratunikiem, dzięki któremu tu stoi. Rynek w Janowie był centrum życia i miejscem targów odbywających się raz w miesiącu. Tego dnia był odwiedzany przez masę ludzi spoza Janowa. Panował ruch i harmonia. Już wszędzie ciągnęły wozy kupców z małej i przesmysza, załadowane towarami. Wśród kupców Żydzi stanowili większość, ustanawiając swoje strachany, wrzeszczeli, przekrzykiwali się w języku jidysz. Trzeba przyznać, że mieli oni głowę do handlu. Na straganach znajdowało się wszystko, co ludziom potrzebne. Można było wówczas kupić ubrania od stóp do głów. Na straganach leżały belej i swoje materiałów różnego gatunku, o różnych deseniach czy kolorach. Ważnym i oblegany przez rolników miejscem był stragan ze skórzanymi puszorami i konopnymi powrozami. Pennarz, pochodzący z okolic Janowa, rozkładał na ziemi swoje wyroby. Dębowe beczki, kwaski, drewniane wiadra, nosernice do wyrobu masła, kołowrotki do przędzenia, a także zabawki dla dzieci. Wózki, taczki, ptaszki na kółkach poruszające skrzydełkami. Koniki na biegunach. Był stragan, gdzie dziewczęta kupowały różnokolorowe korale, pierścionki, łańcuszki, kolczyki, a dla dzieci lalki, whisky i różne świecidełka.
Obcy zachwalali swoje towary. Pamiętam, jak handlarka Żydówka krzyczała na cały głos: uliki królewskie, no i komu, bo idę do domu. Beczki ze śledziami były zawsze obrywane przez gospodynię i szły jak woda, szczególnie w Adwencie i w czasie postu przed Wielkanocą. Trzeba przyznać, że naprawdę te śledzie były bardzo smaczne. Lancerze rozkładali na ziemi swoje wyroby. Miski różnej wielkości, doniczki, dzbanki różnej wielkości, ganki gliniane do marynat. Wojaki, dzieżki. Wszystko to było potrzebne w gospodarstwie domowym. Nie zabrakło tu także zabawek gminianych, taszków i pisków. Dni i armacze handel zwierzętami odbywał się na błonie. Ciekawy był handel koni. Nabywca nimi dobił targu, oglądał konia ze wszystkich stron chlebowo i zaglądał mu w zęby, po czym określał jego wiek. Bowiem kupujący chciał, aby był młody i długo mu służył. Wybijany targu klepiać się w odkryte dłonie i trwało to w nieskończoność. Aż wreszcie mocniejsze klepnięcie zwiastowało, że doszło do ustalenia ceny. Ceremonia kupna sprzedaży kończyła się w karczmie, a słowo Litwów znaczyło bicie po serce gorzałki. Czasem Litwów trwał dłużej, nie skończyło się na jednej serce gorzałki i wychodzono z karczmy chwiejnym krokiem.
co toczy błękitne wody w kierunku Narni. Kocham tę ziemię, te polne drogi, przy których zdumiane kapliczki stoją od wieku i wskazy od Boga. Kończymy naszą wędrówkę po naszej ziemi janowskiej. Zachęcamy do zwiedzenia Szklanej Izby Pamięci imienia majora Stefana Gratulika, która znajduje się na piętrze nad salą gimnastyczną, i odwiedzania stron internetowych szkoły i innych. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję młodzieży. Ja bym prosiła, żebyście do mnie wszyscy podeszli i się przedstawili. Dobrze? Proszę bardzo, zapraszam wszystkich. No chodźcie, chodźcie, nie krępujcie się. Ja mogę powiedzieć na imię i nazwisko, wiecie, że ja mam akurat taką przypadłość, tak? Także proszę bardzo. Ustawcie się ładnie, niech jeszcze wszyscy raz zobaczą. Bardzo wam dziękuję. Wiem, że mieliście tremę, ale naprawdę bardzo dziękuję. Ja powiem szczerze, wzruszyłam się. Także dziękuję serdecznie. Brawo. Wszystkie przedsięwzięcia, które podejmujemy w naszej szkole,
mogę powiedzieć śmiało, że mogą być wizytówką naszej szkoły. Wychodzi nam to coraz piękniej, do dzisiaj pani Radzą-Boska powiedziała, że właściwie każdy wie, co ma robić, nic nie mówi, nie odbywa się to kosztem zajęć lekcyjnych, pięknie i sprawnie, a efekty są niewspółmierne. Cóż byłaby praca nauczycieli bez was? Na pewno by się nie udało. I dzisiaj spojrzałam dwa pokolenia, na pierwsze na razie, ponieważ tutaj można powiedzieć, że młodzież ze starszymi się spotkała. Mieliśmy uczniów klasy piątej, ale mieliśmy też uczniów klasy trzeciej gimnazjum. Ja chciałabym coś powiedzieć specyficznego, co dotyczy Janowiaków. Wakacje to taki okres, gdzie ludzie przemieszczają się, gdzieś wędrują, wracają do wspomnień, do swoich korzeni. Janowiacy mają w sobie coś takiego, że to, co ja zaobserwowałam jako przybysz, ponieważ ja też się gdzieś tam błąkałam, chodziłam do różnych szkół, ale gdzieś tym swoim sentymentem wspominam, ale nie wracam. Janowiacy mają to, że już w okresie wakacji od paru lat obserwuję, że przyjeżdżają do szkoły i bardzo chętnie chcą tą szkołę zobaczyć. I jakoś to się odbywało, tak że brzydko powiem, pani Woźna by ich oprowadzała. W tym roku przyjechał dziadek, starszy pan, którego ja osobiście nie znałam. Przedstawił się z imienia nazwiska, przywiózł wnuka, dziś około 20 lat miał. No oczywiście poprosiłam panią Woźną, żeby pokazała, a on powiedział, że nie. On chce wrócić wspomnieniami, przejść od klasy do klasy, żeby pobyć w tej szkole. Człowiek wykształcony, piastujące wysokie stanowisko. I tak szłam tak chyba 2 minuty za nim, otworzył pierwsze drzwi i mówi tak: wnuczku mój, tu kiedyś stał piec, przychodził pan, nie wiem jakie nazwisko, już nie pamiętam, rozpalał nam, były drewniane podłogi i słuchajcie, on się tak tym tak rozczulał to wszystkim i tak przekazywał te informacje swojemu wnukowi, że ja po prostu chciałabym kiedyś też wrócić do swojej szkoły. Czy takie będę miała wspomnienia, trudno mi powiedzieć. Janowiacy naprawdę wracają do swoich korzeni. I pamiętajcie, maluszki, jeszcze chwileczka, ale starsze was trafia. Nie wstydźmy się własnych korzeni. Niezależnie kim, gdziekolwiek się znajdziemy. Nie jest wstydem, że się pochodzi z małej miejscowości. Nie podcinajcie swoich korzeni. Bo nawet największe, najstarsze drzewo, jak podetniemy mu korzenie, to ono usyka. Żyjmy w nim swoimi wspomnieniami. Nie wstydźmy się swojego miejsca, skąd pochodzimy. Nie wstydźmy się, kimkolwiek będziemy w życiu, że jesteśmy z Janowa. Ja tu mieszkam i chętnie, łatwo mówić, ale mówię, mnie bardzo wzruszyła ta osoba. I uważam, że wielu z was na pewno te wartości wyniesie z tej szkoły. A jeżeli chociaż uda nam się, że 50% wróci wspomnieniami, pewnie odwiedzi te swoje miejsce, to będzie dla nas nasz ogromny sukces. Jeszcze raz wszystkim wam dziękuję, wszystkim nauczycielom, państwu, że zaczęliście uczestniczyć w naszym spotkaniu. Jeszcze raz bardzo dziękuję księdzu, który też poczuł klimat Janowiaków. No ja trochę dłużej, ale jestem z Komorowa, więc zawsze mogę się wytłumaczyć, ale naprawdę jest taki specyficzny klimat na nos. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję. A w nim mamo twoje ręce kroją chleb, dają znak.
żebym wrócił jak najprędzej. A ja tam, mamo, tam, gdzie już bliżej niż dalej, zanim sen minie ten, jeszcze mamo mleka nalej. Jeszcze raz przytul mnie i serdecznie daj przez drogę, zanim dzień spłoszy sen. Pójdę, mamo, w dalszą drogę. Łaga cięgę, 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 cięgę. Łaga cięgę, 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 cięgę. Łaga cięgę, 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 cięgę. Łaga cięgę, 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 cięgę. Miałem z nim tak mało lat, barwny sen, dobry sen, a w nim mój dziecięcy świat. Stary dom w sadzie stał, tak się tulił do jabłoni, byłaś ty, mamo, ta. I pytałaś, synu, dokąd gonisz? A ja tam, mamo, tam, gdzie już bliżej niż dalej, zanim sen minie ten, jeszcze mamo mleka nalej. Jeszcze raz przytul mnie i serdeczną daj przez drogę, zanim dzień spłoszy sen. Pójdę, mamo, w dalszą drogę. Łaga cięgę, 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 tak. Łaga cięgę, 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 tak. Łaga cięgę, 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 tak. Łaga cięgę, 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 tak. A ja tam, mamo, tam, zanim sen minie ten, jeszcze mamo mleka nalej. Jeszcze raz przytul mnie i serdeczną daj przez drogę, zanim dzień spłoszy sen. Pójdę, mamo, w dalszą drogę. Pójdę, mamo, w dalszą drogę. Pójdę, mamo, w dalszą drogę. Stoisz sam pośrodku świata, dookoła tysiąc spraw. Minął dzień, mijają lata, jutro mieni się od barw. Na tej ziemi pod tym życie nasze toczy się, dzień jak co dzień, dzień po dniu, wciąż się dzieje życia cud. Idziesz losu korytarzem, w niecodziennych życia tłach. Odpoczywać będziesz w biegu, póki serce w piersi gra. Na tej ziemi, pod tym niebem, życie nasze toczy się. Dzień jak co dzień, dzień po dniu, wciąż się dzieje życia cud. Wspomnieniami, marzeniami kończy się kolejny dzień. To, co było, jest za nami. To, co ważne, stanie się. Na tej ziemi, pod tym niebem, życie nasze toczy się. Co dzień, dzień po dniu, wciąż się dzieje życia cud. Dzień jak co dzień, nowy dzień, kiedy wszystko staje się.
razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienie. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. U twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur.